Dzień dobry, kochani. A my z Magdaleną nie mieliśmy w domu co robić, więc pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy troszkę jedzenia dla Kici i przyjechaliśmy sobie do Romana. Hello. Deszcz zaczął akurat padać, troszkę zmokłem. Cały dzień było dzisiaj nawet spoko, bez deszczu. A nagle zaczął padać. No idź sobie obejrzyj, Mandziu, pokój. Nie chcesz? No kochani, no właśnie wracamy do domu z Magdaleną. Byliśmy u Romana. No i po drodze zamówiliśmy sobie taki oto makaronik za 5 tysięcy riali taka porcja kosztuje. Makaron z jajkiem, to jest bardzo smaczne, to mi to smakuje. Ciach, zrobi jajeczko i jest tanio, smacznie, można sobie śmiało zamówić. Tu sprzedają prosiaki, można sobie kupić mięso z prosiaka, tam dalej kaczki, sprzedają ryby, mięso. Formy not. No. Thank you. Chyba jedzie nasz właściciel, hamer biały. Dzień dobry, kochani. Witam wszystkich serdecznie. My właśnie przyjechaliśmy sobie do Temple na obiad. Madzia to niestety zamówiła sobie śniadanie, no ale ona już taka jest, że jak coś zje, a jej to zasmakuje, to boi się zrobić coś innego. Ja natomiast wziąłem sobie tam makaron ryżowy, kurczak curry jakiś tam, no, także sobie zjemy. No bo też dzisiaj pewnie w ogóle wstaliśmy, nie? No, w końcu się dzisiaj wyspaliśmy, bo dwie nocki zerwane były tak naprawdę. No to wiecie jak jest. Może się uda iść troszkę na miasto się przejść w Magdalenie, a następnie pójdziemy jeszcze do apteki po Magdę zastrzyki, nie? No i to tyle w temacie na razie. Także do usłyszenia. Zobaczymy co mi podadzą. I proszę zobaczyć jaka wielka zupa mi tu wjechała. Piękna curry z kurczakiem. Zobaczymy. Do tego jeszcze jakaś surowa. I to kochani za 3 dolary. A człowiek chodził i no już nie powiem, jestem w szoku. Od dzisiaj będę tu przychodził bardzo często. Kurde, szok. Idzie się najeść, naprawdę. Także bardzo polecam wszystkim. Smacznego, Magdaleno. Smacznego, ty jeszcze ja musisz czekać na śniadanie. No cóż, jak ktoś o 5 godzinie je śniadania, no to musi czekać. Tak to już jest, Magdaleno. Tak. Nie?
No. Do nas ma jeszcze Roman podjechać za parę minut. No ale posmakujmy w sumie to tak naprawdę. Bardzo dobre, bardzo dobre. Nie żałuję. Naprawdę czuć, czuć tą kary. Kurczę, jak to się nazywa? Zabrali ten Kajetan. Laptopa zabrali. Tableta. No, bo mamy to w tablecie. Zup kary chyba. No ale zupka kary tam z kurczakiem, no to ale pyszne. I, i makaron, nie? Polecą, tak, i makaron. No jest tylko jedna taka zupa. No jestem niebo wzięty. Bardzo dobre. Polecam tempę. O, idzie moje śniadanie. Thank you. Okun. No, także bardzo dobre jedzonko. Zobaczcie, właśnie przyszły Magdaleny śniadanie wyszło. Mamy tosta. Ciasto francuskie, rogal. Takie jakby rogal. Omleta. Omleta. Wielkie łaski, takie białe. Ziemniaki, pomidorki, szynka. Szynka. Masło, drzem i owoce. I owoce. I boczy. I bekon. I bekon, tak. Także naprawdę... Smacznego. Żałuję, że dopiero teraz w sumie zaczęliśmy tu przychodzić. Mogliśmy wcześniej, ale jakoś zawsze myślałem, że tu jest drogo, ale niestety, albo stety nie jest drogo, na szczęście nie jest drogo i jest bardzo smacznie i obficie. Nie żałują tutaj jedzenia, także warto tutaj przyjść. To jest ta krzyżówka. No także kochani, zjadłem wszystko z apetytem. Bardzo smaczne. Madzia też już ledwo, ledwo daje radę. Tam w walce ze swoim. A już naprawdę nie jadę. Jeszcze Roman przyjedzie. Z chęcią bym jeszcze coś tutaj zjadł, bo takie dobre jedzenie, ale boję się po prostu, że nie zmieszczę. Naprawdę, taka obfita miska zupy. No to miska jest litrowa. No wiesz, nie było czubata, ale no było sporo. 3/4, no prawie dużo tam było. No. O jene. No, dzisiaj po raz pierwszy Dzisiaj trochę obejrzałem otwarcie olimpiady we Francji. I niestety to jakaś masakra była. Nie ma już Francji. A chyba Watykanu też już nie ma, bo milczy. Watykan milczy, masakra. Jeszcze 20 lat temu, 30, to jest nie do pomyślenia by było. Ale takie czasy. Niestety pozwalamy na takie czasy i nic na to się nie poradzi. No a tutaj właśnie taka fajna weszła nam. Zobaczcie, deska drinków, shotów za jedyne $10. To Roman zasponsorował tutaj. Tak się kaszle. Tak się kaszle, tak. Także elegancko wygląda to, nie? Pięknie. No czemu to ładnie wygląda? Bardzo ładnie to wygląda. Taka choinka przedświąteczna na drugą nóżkę. Tak jest. No. Pięknie to wygląda. Urodziny sąsiadki z tej okazji właśnie. No, z okazji urodzin. Tak. Na zdrowie.